Kolegiata kartuska to dawne serce klasztoru kartuzów, który istniał przez ponad 400 lat w tym miejscu. Sklepienia i gotycki ołtarz w bocznej kaplicy pamiętają jeszcze pierwszych zakonników, przybyłych z Pragi pod koniec XIV wieku. W kościele gromadzili się na mszach i modlitwach w ciągu dnia tylko ojcowie lub bracia. Zasiadali wtedy w stallach, wysokich, niezwykle bogato zdobionych ławach pod ścianami nawy. Zarówno stalle, jak i większość ołtarzy pochodzą z czasów XVII i XVIII wieku, kiedy zniszczony przez Szwedów i opustoszały klasztor trzeba było wyposażyć na nowo. Ściany prezbiterium zdobią kolorowe, wytłaczane skóry, czyli kurdybany. Wokół kościoła zauważymy pozostałości klasztornej zabudowy, jedynej pustelni, czyli eremu, refektarza i krużganków, których bieg wyznaczają wyłożone ceglaną kostką alejki.